Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy z Grzegorzem Szydło, koordynatorem koszykówki 3x3 oraz trenerem grupy młodzieży w LKS Ostrowianka. Grzegorz, koszykówka uliczna rozwija się w Ostrowi na dobre. Powiedz nam, co planujecie na ten długi weekend majowy? W długi weekend majowy, 3-4 maja w Ostrowi odbędą się eliminacje Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, które będą się wpisywać w cykl imprez Bosch Grand Prix Polski. Będzie to impreza dwudniowa. Pierwszego dnia będą grały kategoria główna U18, czyli dzieci do lat 18, kobiety i mężczyźni. I z tej kategorii, zarówno u kobiet i u mężczyzn, po jednej drużynie bezpośrednio awansuje do Mistrzostw Polski, do finałów Mistrzostw Polski, które odbędą się w Gdyni w sierpniu. Dodatkowe kategorie będą grały dzieci 12 lat, do 12 lat, do 14 lat i do 16 lat. 4 maja będą grały dwie kategorie, główna kategoria Open kobiet i mężczyzn plus kategoria dodatkowa plus 35, czyli tak zwani Old Boye. Z kategorii Open mężczyzn aż dwie pierwsze drużyny wejdą bezpośrednio do finałów Mistrzostw Polski, będą premiowane awansem. Dodatkowo, co będzie jeszcze, przez dwa dni będzie dostępna strefa dla dzieci, czyli małe kosze. Animator z ramienia streetball będzie Mieszko Włodarczyk, znany z występów w Mam Talent. Czterema piłeczkami potrafi kręcić na palcach chłopak. Dodatkowo z ramienia organizatorów, czyli nas, będzie z pierwszego dnia sobotę Mosir wystawił nam jedną animatorkę, panią Basię Siwek. Oraz jeszcze będziemy mieli wolontariuszkę Ewelinę, młodą dziewczynę studiującą na ASP, która bardzo fajne ma podejście do dzieci, fajną energię i na pewno fajne będą zajęcia. Oczywiście dla dzieci, które wezmą udział w strefie dzieci, w konkursach, w grach, które będą przygotowane, będą czekały nagrody, niespodzianki ufundowane przez sponsorów. Tak jak wspominałeś wcześniej, drużyny będą rywalizować w różnych kategoriach. Ile na chwilę obecną zapowiedziało się drużyn? Obecnie mamy zgłoszonych już sporo drużyn. Najwięcej jest w kategorii U18, która się zapowiada bardzo ciekawie. Zgłosiły się dwie drużyny z SMS-u Władysławowo, czyli Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która co roku produkuje kadrowiczów polskich nowych. Jest również zespół, który się nazywają Chłopaki z PZ-Kosza. Przeglądałem tam metryczki. Na trzech zawodników, trzech jest reprezentantami aktualnymi kraju, w tym Marcel Ponitka, brat Mateusza Ponitki, znanego. Chłopak się teraz zgłosił do draftu NBA w tym roku, no to jego brat będzie grał u nas na turnieju. Z zespołów w kategorii Open mamy drużyny z Pułtuska, z Wyszkowa, z Sulejówka i zapowiedzianych mamy na przykład wicemistrzów Polski Dzikie Węże. Sama no, u nas drużyna jest mocna, Sokoły w tamtym roku czwarte miejsce zajęli na Mistrzostwach Polski, więc na pewno będzie bardzo mocna obsada i na pewno będzie bardzo dobre granie. Oby nas pogoda tylko nie zawiodła. Wielkie otwarcie imprezy rozpocznie się w niedzielę. Powiedz nam, jakie atrakcje są przewidziane na ten dzień? W niedzielę o godzinie 12 będzie oficjalne otwarcie całego cyklu Bosch Grand Prix Polski. Zapowiedzianych mamy zaproszonych ministra sportu, pana Andrzeja Biernata, oficjeli z PZ-Kosza, jak również władze naszego miasta. Otwarcie uroczyste będzie zawierało między innymi na sam początek. Będzie rozegrany mecz pokazowy w koszykówce 3x3, zagra policja ze strażą. Zapowiada się mecz niezwykle ciekawy, właśnie przyszli panowie ze straży, będą zaraz trenować, swoją formę. Tak jest, dużo emocji będzie. Będzie bardzo dużo emocji. Również będzie część artystyczna. W części artystycznej wystąpią panie z fitness sfery, mają przygotowane układy oraz dzieci tańczące z Dance Freeway Studio. Później będą oczywiście jeszcze w ramach części artystycznej będą jeszcze mieli kilka wejść, zarówno w sobotę będą mieli wejścia, tak samo i w niedzielę. Co jeszcze ciekawe? Ciekawe będzie to, że będzie konkurs sadów, będą konkursy indywidualne, będzie konkurs sadów OK Chicken, sponsorowany przez tą firmę, nagroda główna 500 zł oraz będzie konkurs rzutów perfumy Enter.pl, nagroda główna 300 zł, więc jest o co walczyć, można się zgłaszać, będzie ciekawie, będzie się działo. Grzegorz, jakie jeszcze wydarzenia przewidujesz na te lato? Będzie Liga Letnia czy Mistrzostwa Ostrowy jak w zeszłym roku? Tak, jak co roku mam przygotowany kilka imprez, 3x3. Wiadomo, od 2 lat prężnie się rozwija ta dziedzina koszykówki u nas w mieście. Jak wiadomo, w lutym rozegraliśmy drugi turniej, 3x3 o Puchar Starosty, który już się odbył. Teraz mamy zaplanowane eliminacje Mistrzostw Polski, Basket Zajawka Cup, Grand Prix Ostrowi, cykl Bosch Grand Prix Polski 3x3. Kolejną imprezą będzie kolejne Mistrzostwa Gminy 3x3, które odbywają się w Lubiejewie. Już dwie edycje były, teraz będzie trzecia.
Następną imprezę zaplanowaną będą Mistrzostwa Ostrowic, czyli turniej Jump Basket. No i oczywiście tradycyjnie na Orliku w Ekonomiku odbędzie się również na koniec Liga Letnia, czyli cztery cykle będziemy grali, najprawdopodobniej dwie kategorie wiekowe. Szczegóły jeszcze będą do ustalenia, ale też już to będzie trzecia edycja Ligi Letniej. Poziom z roku na rok coraz wyższy, aż jestem bardzo ciekaw, co będzie w tym roku. To super, to super. Czy coś w przepisach się zmieniło w tym roku? To znaczy jeszcze może wrócę, bo jeszcze jest jeden projekt, który będziemy chcieli w tym roku wprowadzić. Mamy taki cel, jeszcze żeby zejść niżej do grupy, do dzieciaków dotrzeć, żeby zaczęły grać w ten piękny sport, jakim jest koszykówka. Więc będziemy chcieli zrobić tutaj na Orliku u mnie tak zwany kamp koszykarski, która impreza była trzydniowa, znaczy no bez noclegu wiadomo, bo to dzieci małe, czyli trzy oddzielne dni byśmy zrobili cały weekend dla dzieci w wieku od 6 lat do 9 lat. Oczywiście trzeba troszkę pieniędzy na ten projekt, bo wiadomo, trzeba będzie załatwić, wypożyczyć z jakichś firm sprzęt dla małych dzieci, bo wiadomo, na te kosze nie dałyby rady rzucać. Ale jest taki cel i myślę, że uda się go zrealizować. To dobrze, to dobrze. No i może wróćmy do tych przepisów. Czy coś tam się zmieniło, tak jak w poprzednich latach, czy zostaje to samo? To znaczy największa zmiana w przepisach jest chyba dotycząca fauli, ponieważ w tamtym roku zawodnik po czwartym faulu opuszczał boisko. Nie ma tego przepisu. W zamian tego jest, że drużyna, gdy uzyskuje szósty faul, każdy następny faul jest karany jednym rzutem osobistym. Natomiast po dziewiątym faulu każdy rzut jest karany dwoma rzutami osobistymi i posiadanie piłki jeszcze dla drużyny. Prawda? Więc jest to dużo znaczący przepis. Bywało tak, że na przykład na mistrzostwach, na finałach Mistrzostw Polski w tamtym roku w Gdyni nasz chłopaki z Sokoła grali mecz z wicemistrzami Polski aktualnymi dzikimi wężami i kończyli mecz 2-2 z limitem fauli. Jeżeli jeden faul jeszcze by tylko ktoś otrzymał, mecz musiałby się zakończyć, bo nie można kontynuować pojedynkę meczu, więc teraz do takiej sytuacji nie dojdzie już na pewno. Wiadomo, trzeba uważać z faulami, bo dwa rzuty i piłka dla drużyny to duża strata, jeżeli zostanie 2 minuty do końca meczu. Co jeszcze ze zmian? W tamtym roku był przepis, że po przechwycie można grać bezpośrednio do kosza, nie trzeba wychodzić za linię rozdziału, czyli tej linii rzutów za 3 punkty. Teraz też zmienili ten przepis, czyli po każdym przechwycie, po każdym bloku, po każdej zbiórce w obronie trzeba wyjść, żeby zacząć akcję za linię 3 punktów. Oczywiście tylko zbiórka w ataku, czyli zbiórka po swojej akcji i swojej drużyny obliguje tylko do grania bezpośrednio do kosza i szybkich punktów. Grzegorz ma dla nas jeszcze krótką informację. Słuchamy Ciebie, Grzegorzu. Bardzo ważną informacją jest tydzień po Basket Zajawka Cup. Odbędą się w Ostrowi w weekend konsultacje kadry Polski 3x3. Zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Trener Noculak będzie trenował i selekcjonował do ścisłej kadry Polski. Najważniejszą informacją jest, w szerokiej kadrze Polski znalazł się zawodnik OKK Soku Piotr Barsz, król strzelców drugiej ligi, który dostanie szansę i walki o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Będzie również ciekawą informacją, że dostali szansę trenowania z kadrą Polski zawodnicy Sokoła, którzy zdobyli 4. miejsce na Mistrzostwach Polski w Gdyni. Będzie to na pewno dla nich bardzo ciekawe doświadczenie. Będą grali z najlepszymi zawodnikami w tej dziedzinie. A dla Piotka jest to bardzo duża szansa, żeby uzyskać awans do ścisłej kadry Polski i wyjazd na Mistrzostwa Świata. Więc powinniśmy gorąco za nich trzymać kciuki i kibicować Piotkowi. Kibicujemy Piotrkowi, kibicujemy chłopakom. Jak Państwo widzą, Ostrów działa prężnie w koszykówce 3x3, Grzegorz działa prężnie w koszykówce 3x3, będzie się działo, a my zapraszamy na Basket Zajawka Cup Grand Prix Ostrowi Mazowieckiej 3-4 maja. Dla Ostrowskiego Portalu Ratyńska Sylwia.